13 lat stał w kolejce do własnego M. W końcu dostał przydział i klucze. To prawdziwa historia pana Kazimierza, bohatera kolejnego filmu kręconego we wrocławskim schronisku imienia brata Alberta. Opowieść o Kaziku nie ma jeszcze zakończenia. Jakie będzie, pytała Małgorzata Orzeł. To wymarzone i wyczekane przez pana Kazimierza własne cztery kąty. 30-metrowa kawalerka w przedwojennej kamienicy. Żaden luksus, ale po 20 latach bezdomności w końcu własne miejsce. No, pokój wygodny, taki kwadratowy, więc... Niestety wymaga gruntownego remontu, na który pan Kazimierz wciąż czeka. Za długo czekam. No, 13 lat od powodzi do powodzi czekałem. Teraz rok czasu czekam już tutaj, chociaż mam na papierek, ale ten papierek bezwartościowy jest. Administracja obiecała, że mężczyzna będzie mógł się przeprowadzić już w tym miesiącu. Niestety okazało się, że trzeba czekać kolejne pół roku. Mieszkanie zostało zakwalifikowane do remontu w tym roku. Mamy nadzieję, że jeśli przetarg pójdzie zgodnie z planem, to jest to kwestia kilku miesięcy. Przeprowadzka pana Kazimierza do własnego mieszkania miała być ostatnią sceną najnowszego filmu Cinema Albert Productions, czyli filmowców ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn. Prawie cały materiał jest już nakręcony. Jest to historia człowieka, który kiedyś, dawno temu, bardzo mocno się pogubił w swoim życiu i jak trudne jest odbudować siebie, no to wie tylko właśnie Kazi, który 20 lat w bezdomności, ale nie poddawał się i cały czas wierzył, że jednak to mieszkanie dostanie. Dzisiaj ekipa filmowców pracowała na basenie we Wrocławskim Parku Wodnym. Pan Kazimierz, który w młodości trenował pływanie, opowiadał o swoim życiu koledze ze schroniska. Stanął ci na drodze alkohol. Alkohol, papierosy, papierosy. Ile Kaziu lat wtedy miał? Ile? No. 15. To już 5. film nakręcony własnymi siłami przez filmowców ze schroniska. Jeden z nich z Kopani pokazywany był nawet podczas festiwalu filmowego w Gdyni. Na premierę najnowszej produkcji trzeba będzie niestety poczekać. Wrocław, Małgorzata Orzeł. To był ostatni film w tym wydaniu faktów. Za chwilę słońce w prognozie pogody, którą przedstawi Edyta Pochwałowska. Z kolejnymi faktami będę czekała na państwa o 21:45. Do zobaczenia.